Hejty, tak właśnie ty masz może Facebooka? Jeśli tak to zapraszam do grupki o tematyce Monster High którą założyłem z innymi osobami które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie, obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam PS. Przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a, chcę zobaczyć ile nas będzie. Hej wszystkim Glicz i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie chciałam bardzo podziękować za tak dobry odbiór moich shortsów z mycia włosów robeki, a szczególnie drugiej części, ponieważ ta część bardzo dobrze się przyjęła, jak i na YouTubie, jak i na TikToku. Także tak, dziękuję. Dzisiaj chcę z wami pogadać o lalkach Monster High, tak jakbym nie robił tego zazwyczaj, a dokładniej o tym, jak mogłyby wyglądać, czyli o ich prototypach. Jeśli nie wiecie, co to jest prototyp, to powstają w skrócie po to, aby zobaczyć, czy nasz projekt po przeniesieniu do takiej formy rzeczywistej, w tym przypadku lalki, wciąż wygląda dobrze, czy jest coś, co można poprawić, albo co w ogóle trzeba zmienić. Często takie prototypy są stworzone z tego, co ma się pod ręką, więc nie zawsze wyglądają tak, jak finalny produkt, ale te w sumie nie mają tak wyglądać, ponieważ tak naprawdę. Jest to pomoc dla osób, które tworzą daną rzecz. Ponieważ nie zawsze to, co narysujemy na karcie, albo zaprojektujemy, będzie dobrze wyglądało po odtworzeniu tego. Zawsze jest jakaś kwestia, którą pominiemy albo zrobimy coś źle. I to działa wszędzie nie tylko w branży zabawkowej czy lalkowej. Udało mi się znaleźć trochę podotypów wtorek Monster High, które są dostępne w internecie jako zdjęcia. Czasem można je kupić, ale trzeba będzie do tego szczęście albo dużo pieniędzy. A ja nie mam ani tego, ani tego, więc tak. Bez przedłużania zaczynaj. Zacznijmy od prototypu, który jest chyba najbardziej popularnym prototypem, który często się pojawia gdzieś na jakichś grupkach na Facebooku o Monster High. Mianowicie ten prototyp. Mamy tutaj trzy lalki i jest to Claudine, Frankie oraz Draculaura. Więc realki te wyglądają bardzo, ale to bardzo galki lalki my scene. i nie mylicie się, ponieważ są to tak naprawdę alki Mycene. Monster High i Mycene ma ze sobą wiele wspólnego. Słyszałem historię, iż początkowo Monster High miało być nazwane MyScream i miało to mieć więcej wspólnego z Mycene. Część odlewów Monster High było użytych wcześniej u MySin, Przekładowała torebka Claudine Basicowej, opaska Cleo Basicowej, jest też bardzo podobna, buty franki Basicowej. No, sporo takich odlewów było używanych u innych lalek. Mało tego, osoba, która stworzyła MySin zaprojektowała także postać Laguny. Co do samych lalek, wykonają one ciekawie. Lalką, która przeszła największe zmiany jest lalka Claudine, oczywiście. Jej styl... Nie wiem jaki to miał być styl. Całkowicie zmieniono paletę kolorów na lepsze. Aczkolwiek bardzo lubię jej włosy i buźkę. Jest bardzo urocza. No i choker. I w sumie na tym bym dostał. Nic więcej mi się nie podoba. Frankie jest biała. Tak. E, I początkowo Franki miała być biała. Ogólnie. Matel stwierdził, iż lalka, która jest zielona, nie będzie się dobrze sprzedawała oraz iż dziewczynki nie będą chciały się z taką lalką bawić. I kiedy pokazano dzieciom pierwsze lalki Monster High, w takim zakniętym gronie dla testerów, dzieci, które to, to testowały i patrzyły, mówiły, to się im nie podoba, dzieci powiedziały, że jest to bez sensu, że skoro to jest córka Frankensteina, czemu ona nie jest zielona. I szczerze, dobrze to zrobiły. I cieszę się, że Franki była zielona. No, do czasu, ale była. Lalka ta ma ogromne usta. Jakby ma a dosłownie wariacki obasa Jak godleskie, przysięgam Jej outfit w przeciwieństwie do Outfitu Claudine nie jest aż tak inny Nie różni się aż tak Widzę iż ten prototyp ma kompletnie inną czaszkę Na krawacie, ma też łańcuszek przy swoim pasku, który jest łańcuszkiem A nie odlewem Dodatkowo widzę, że lalka ma jakieś jeszcze falbanki Przy kołnierzyku Nie widzę kolczyków, ale podejrzewam, że te się różnią Ale są na pewno niebieskie, buty są te same A no i lalka nie ma szwy na policzku co jest ciekawe. I wydaje mi się, że lalka ma niebieskie oczy, a nie zielone i niebieskie. Mamy także Draculore i szczerze, mimo tego, iż uwielbiam Franki, jestem jej fanem. I tak jak lubię prototyp Franki, tak bardzo, to bardzo uwielbiam prototyp Draculory. Jest przeurocza. I szczerze, szkoda, że nie tak nie wygląda. Rzeczą, która się zmieniła, są buty, są kompletnie inne. Jej outfit też się troszkę zmienił. Koncept jest ten sam, ale jest on bardziej uproszczony. Widzę, że lalka w kieszonce miała mieć jakiś łańcuszek, być może miała być to jakiś zegar. Darek. Widzę, że prototyp ma jeszcze jakąś przypinkę, więcej guzików. Jej falbanka przy kołnierzyku też jest o wiele większa. Nie ma nasilnika, a za to ma kolejną przypinkę. Parasolka jest taka sama jak była. Włosy też się troszkę różnią. Ma ona pomiędzy grzyweczką taką przerwę. Jej buźka jest przeurocza. Widzę, że ma swoje brokat. I wydaje mi się, że wszystkie lalki miały te buźki rysowane ręcznie. Co jest dość częste w lalkach, które są prototypami. Ma kompletnie inne kolczyki i widzę dlaczego one mogą być zmienione, ponieważ są to żeletki. a wiecie lalka, która ma króciutkie koszletki, gdzie te lalki miały być dla dzieci. Rozumiem zmianę, ale naprawdę uwijam jej buźkę. Jest przeurocza. Mega mi się podoba. Kolejna lalka wygląda już bardziej jak lalka Monster High i jest to postać, która istnieje w uniwersum Monster High, aczkolwiek jej wygląd się bardzo zmienił i to na lepsze. A mowa tutaj o operetcie. Więc tak miała wyglądać operetta wstępnie. Nie jestem pewny, czy to miała być właśnie ta peta kolorów, ponieważ często te prototypy mają zupełnie inne kolory, bo używa się innych materiałów, które są pod ręką, a po prostu są bardziej dostępne, ale gdyby nawet to miały być inne kolory, to jej design wciąż z się. Co prawda, lubię jej buty, bardzo mi się podobają, i ten mikrofon oraz maska, i podoba mi się też dość ten kolczyk, to cała reszta wygląda jak losowy generator, dosłownie. A, no i jeszcze jej usta są ładne, takie czarne. Co do mikrofonu, nie jestem pewny, czy kiedykolwiek go widzieliśmy w Monster High, nie jestem pewny, ale wygląda mega uroczo. Buty też mogłyby fajnie wyglądać u innych lalki, ale nie w tej wersji. Kolejna lalka to lalka Skelity i razem z lalką mamy także jej koncept. Wygląda ona ciekawie, nie wiem czy wolę wersję finalną, czy wersję. Prototypu. Na pewno włosy wersji finalnej podobają mi się bardziej niż te z prototypu. Widzę, że prototyp nie ma żadnych kolczyków w sobie oraz że nie widać zbytnio kości skryty. Cała klatka jakbyśowa jest praktycznie zasłonięta i widać jego kawałek. No jest jakaś różnica między prototypem a wersją finalną, ale czy jest ona jakoś super szalona? No nie wydaje mi się aż tak. Kolejną lalką jest lalka z curry. I Wiecie, lalka z szczególnie ta policyjkowa, nie jest łatwa do zdobycia, ponieważ jest ona Raczej była lalką dostępną tylko i wyłącznie na Sandego Comic Con, więc nie każdego na nią stać, ale jej prototyp jest ciekawy, ponieważ sam strój i włosy lalki się nie różnią, ale jej buźka już tak. Mianowicie, jej prototyp ma o wiele bardziej okrągłą buźkę, mało tego mam wrażenie, że nawet kształt oczu jest taki bardziej azjatycki. Jest w tej lasecie coś, co daje mi właśnie taki vibe azjatki. Nie wiem czemu, ale wygląda ona mega uroczo i jest taką mini pyzon, Bardzo mi się podoba ta wersja. Oczywiście, wersja finalna też jest ładna, ale ta wersja ma w sobie coś, czego troszkę mi brakuje. Ale wciąż, obie wersje są świetne. Skarnie jest tą lalką z ostatniego Comic Con, która ma swój prototyp, ponieważ mamy jeszcze wydawę wdowę. No tego pająka, no. I wygląda ona ciekawie. Nie wiem dlaczego jest ona ubrana w takim stylu kobojskim, naprawdę nie wiem. Podobały mi się jej rajstopy jest to coś na rękach. Mogę się mylić, albo ma ona na naszyjnik guli basicowej, albo naszyjnik, który jest bardzo podobny do naszyjnika guli. Mało tego, widzę, że ma ona jeszcze na jednym z przedramieni bransoletkę kleo basicowej. Nie wiem, po prostu ten prototyp sprawia, że chce mi się trochę śmiać, no bo wygląda jak komicznie, jednocześnie nie, ciekawie. Co zmienia faktu, że ta lalka mnie przeraża. Można tego tak różnić pojągów. Oprócz prototypów lalek, które powstały, mamy też prototypy opakowań do lalek. I właśnie takim jednym opakowanie chciałbym zakończyć odcinek. Mianowicie mamy tutaj opakowanie dwupaku lalek z generacji drugiej monster High, czyli Monaiki. Mona, mo, mo, mony. oraz Draculory. I, i opakowanie różni się od wersji finalnej. Są lalki, widać, że są wklejone komputerowo. Mało tego z boku opakowania mamy zdjęcie lalek z pierwszej generacji. Co prawda są to chyba reprodukcje, ale no, są to lalki podstawowe Franki oraz Draculora. Finalna wersja podobka wygląda tak i otwierałem ten zestaw na swoim TikToku podczas jednego z live'ów. I fun fact, na zdjęciu promocyjnym Mona to też prototyp, jej buźka jest monowana ręcznie. Tak jak w większości zdjęć stykowych z Monster High, z tego co zauważyłem. I to by było tyle z tego co dzisiaj dla was przygotowałem. Napiszcie mi co sądzicie o tych prototypach. Czy są takie, które podobają się wam bardziej, a te które mniej? Dla mnie operacyjne. Ta to, 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 przegrana, jakby cieszę się, że ona wygląda kompletnie inaczej. Napiszcie mi, czy chcecie jeszcze taki jeden filmik, chętnie go nagram, w wolnej chwili, a aktualnie takich film mam bardzo, bardzo mało. A zapraszam was na mojego TikToka, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie. Zapraszam was także na moją listę życzeń na Amazonie, każdą którą dostanę, otworzę na odcinku. I jeśli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, ponieważ niewiele brakuje do 50 tysięcy. Także tak, to było tyle, widzimy się wkrótce, cześć razie, papa! Pa.